Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online. Dzisiaj zajmiemy się kolejną z mechanik wewnątrz gry, która troszkę będzie zachodziła na występujące później tematy tak zwanego PHP, ale tak naprawdę jaka tematyka nie zachodzi na tak zwane PHP. Wszyscy już wiemy o tym, że w momencie, kiedy przeskoczymy przez bramę, w naszym lewym górnym rogu pokaże się taki jeden malutki zegarek, który oznacza tak zwany gate clock, czyli jump clock timer. Przez jedną minutę będziemy niewidoczni i niewrażliwi na ataki naszych przeciwników za każdym razem, kiedy przeskoczymy przez bramę, bądź kiedy pokonamy tunel podprzestrzenny. Ale pewnie, no, wielu z Was już na pewno się zorientowała, że nie są to jedyne timery występujące w grze. Właśnie o tych dodatkowych zegarach będziemy dzisiaj opowiadali. Kolejnym z czasomierzy występujących w grze i może nie tak efektownym jak Gate Clock Timer, ale na pewno bardzo ważnym pod względem działania mechaniki gry, jest tak zwany Session Change Timer. Licznik ten pozwala grze przekalkulować tak naprawdę, co się z Wami jako graczem dzieje. Czy na pewno żeście wsiedli do statku, czy na pewno żeście wysiedli ze statku, czy na pewno żeście zadokowali na stacji, czy żeście oddokowali, czy żeście przeskoczyli przez bramę. I zasadniczo timer ten ma za zadanie właśnie eliminować różne glitche związane z lagami i eliminować tym samym różne sytuacje, że na przykład zacięlibyście się podczas przesiadania do innego statku, bądź gdzieś po drodze między dwiema bramami. Znaleźć go możemy w lewym górnym rogu, tutaj zaraz na lewo od słoneczka. Licznik ten będzie trwał 10 sekund. Jest on reprezentowany przez to takie drobniutkie, malutkie, ledwo widoczne kółeczko, które odlicza przez 10 sekund. Licznik ten, jak już wspomniałem, zostanie wyzwolony przez skok przez bramę międzysystemową, przez zmianę statku, jeżeli się pomiędzy takimi statkami przesiądziemy, w momencie, kiedy wysiądziemy ze statku, na przykład w przestrzeni kosmicznej, kiedy wsiądziemy do statku w przestrzeni kosmicznej, kiedy zadokujemy bądź się oddokujemy, w momencie, kiedy dołączymy do korporacji, w momencie, kiedy dołączymy do floty, w momencie, kiedy zmienimy swoją pozycję we flocie, to jest wszystko związane z mechaniką floty, o której może kiedyś powiemy, jak również w momencie, kiedy użyjemy tak zwanego jump clona. O klonach również będzie osobny odcinek. Dlaczego mówię, że ten licznik jest mały, ale bardzo istotny? Ponieważ jego wystąpienie uniemożliwi nam wykonanie innej operacji, która by ten licznik wyzwoliła. W momencie, kiedy wasz statek zostanie zniszczony i wasza kapsuła zostanie wyrzucona, przez 10 sekund nie będziecie mogli zadokować bądź użyć bramy międzysystemowej. Istnieje również jeden licznik, który jest jeszcze mniej widowiskowy niż wspomniany wcześniej Session Change Timer, który owszem występuje w momencie, kiedy oddokowujemy od stacji, tu go w rogu widać. Jest to tak zwany Undock Timer. Plotka głosi, że 30 sekund po oddokowaniu ze stacji, o ile nie wykonamy żadnego manewru swoim statkiem, jesteśmy nienamierzalni oraz nie można nas zbampować, czyli poprzez uderzenie obcego statku w nasz statek nie wykona żadnego manewru. Tak, no niestety tutaj żadnego takiego widocznego czasomierza na to nie ma, więc albo będziecie wierzyli na słowo, albo niech ktoś mi napisze w komentarzu, że to zostało usunięte i już nie działa. Od tak zwanego Station Undock Timer jest jedna reguła i jest to zatrzymanie naszego statku poprzez użycie skrótu klawiszowego Control Spacja w domyślnie, bądź wciśnięcia minusa, tak aby wywołać opcję Stop Ship. Wtedy nasz statek zostanie zatrzymany, ale ten licznik nie zostanie w żaden sposób przerwany aż do jego naturalnego wygaśnięcia. Kolejnym licznikiem, z którym możemy mieć do czynienia, jest tak zwany Non-Capsuleer Log Off Timer. Jest to licznik, który zostaje wyzwolony w momencie, kiedy nasz statek zostanie zaatakowany przez jakieś NPC-ki, bądź kiedy my takowe NPC-ki zaatakujemy. Czasobierz ten sprawi, że w momencie, kiedy będziemy chcieli opuścić grę po dokonaniu takiej czynności jak atak na jakiegoś NPC,
PC-ka. Nasz statek, pomimo tego, że my wyłączymy klienta, że się teoretycznie wylogujemy, nasz statek pozostanie jeszcze gdzieś przez 5 minut w jakiejś bliżej nieokreślonej przestrzeni i przez te 5 minut będzie pozostawał wrażliwy na ewentualne ataki wrogich sił. Nie ważne, czy to będą NPC-ki, czy to będą gracze, aczkolwiek tutaj bym się bardziej skłaniał ku graczom, ponieważ mechanika wylogowania w EVE Online wygląda tak, że jeżeli się wylogujemy, nasz statek się odwarpuje w bliżej nieokreślonym kierunku, na bliżej nieokreśloną odległość i gdzieś tam przez chwilę posiedzi i zniknie. I wtedy zostaliśmy wylogowani. W momencie, kiedy będziemy mieli taki log of timer na siebie zarzucony, w przypadku non-capsuleer log of timera, będzie to 5 minut i przez te 5 minut nasz statek może zostać wykryty przy pomocy sond skanujących. Po upływie tego czasu zniknie. Kolejnym czasomierzem związanym z czasem wylogowania się jest tak zwany Capsuleer Log of Timer. Jest to licznik, który zostaje wyzwolony w momencie, kiedy zostaniemy zaatakowani bądź zaatakujemy innego gracza. W przeciwieństwie do non-capsuleer Log of Timer, który posiadał 5 minut odliczania jak i kolor żółty, ten licznik posiada już limit 15-minutowy, no tutaj troszkę się zbił, bo zacząłem gadać i gadałem i w międzyczasie się zorientowałem, że nie nagrywam, więc już troszkę czasu minęło, ale licznik ten posiada 15-minutowy limit i działa dokładnie tak samo. W momencie, kiedy będziemy chcieli wylogować się z gry, znajdując się w przestrzeni kosmicznej po zaatakowaniu gracza bądź po zostaniu zaatakowanym przez gracza, nasz statek odwarpuje się w bliżej nieokreślonym kierunku, jak i na bliżej nieokreśloną odległość i normalnie, gdybyśmy tej flagi na sobie nie posiadali, wtedy on by po prostu zniknął. Niestety w przypadku, kiedy nasz licznik ciągle tyka, przez 15 minut nasz statek będzie pozostawał gdzieś w przestrzeni międzygwiezdnej i będzie możliwe jego znalezienie poprzez zeskanowanie go przy pomocy odpowiednich sond. Podobnie jak non-capsuleer log of timer, capsuleer log of timer nie wprowadza żadnych dodatkowych ograniczeń co do możliwości naszego poruszania się po przestrzeni kosmicznej. Nie będziemy mieli żadnego problemu ze skakaniem przez bramy międzysystemowe, jak i nie będziemy mieli również problemu z dokowaniem na stacjach. Podobnie jak w przypadku licznika skierowanego do NPC-ków, ta flaga PvP tak naprawdę, bo myślę, że można ją tak określić, będzie się resetowała do pełnego czasu za każdym razem, kiedy zostaniemy zaatakowani przez dowolnego gracza, bądź kiedy my zaatakujemy jakiegoś innego gracza. Kolejną flagą, o której chciałbym Wam opowiedzieć, jest tak zwana flaga Limited Engagement Timer. No, będzie reprezentowana przez takie oto dwa zielonkawe miecze. Flagę taką możemy otrzymać na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy przyjąć zaproszenie do pojedynku. Wtedy zostaniemy oflagowani właśnie przez tak zwany Limited Engagement Timer, czyli licznik ograniczonego i będzie on wynosił dokładnie 5 minut. Jeżeli nie podejmiemy żadnej akcji przeciwko osobie, która nas w ten sposób oflagowała, bądź ona nie podejmie względem nas żadnych akcji, wtedy licznik zacznie odliczać do zera i po upływie 5 minut zniknie i w tym momencie nie będziemy już atakowani przez graczy. To znaczy nie będziemy legalnie atakowani przez graczy, ponieważ w momencie, jeżeli ktoś nas zaatakuje i nie będzie posiadał prawnych możliwości, aby to zrobić, czyli nie będziemy oflagowani flagą tak zwanego kryminala, jak tutaj na przykład tych trzech gankerów, którzy migają na czacie, nie będziemy oflagowani flagą podejrzanego, czyli taką żółtą dla odmiany czaszką, jak te migające na czacie, zaraz o tych dwóch licznikach oczywiście powiemy, bądź nie będziemy w innym rodzaju legalnego celu, czyli na przykład nie będziemy w stanie wojny z naszym przeciwnikiem, bądź nie będziemy mieli tak niskiej reputacji jak na przykład jeden z tych gankerów, czytaj, on posiada tutaj security status minus 10, czyli tak naprawdę jeżeli nie będziemy posiadali security status poniżej 5, wtedy również legalnie w highseku nie można do nas otworzyć ognia, bo przyleci Concord i nas odstrzeli. Ja myślę, że odpowiednie przykłady na zastosowanie tych wszystkich liczników pod koniec odcinka się znajdą.
W momencie, kiedy zostanie podjęta wobec nas jakaś akcja ofensywna, zarówno jak i Limited Engagement Timer, jak i PvP Log of Timer, czyli Capsule Log of Timer, się wyzerują. To wszystko przed chwilą właśnie widzieliście na załączonym obrazku. Jednak istnieje jeszcze jeden licznik, który może się znaleźć w tym całym komplecie, łącznie z Limited Engagement oraz Capsuleer Log of Timer. Jest to tak zwany Weapon Timer. Jest to licznik, który zostanie wyzwolony za każdym razem, kiedy wykonamy jakąś operację ofensywną na jakimś innym graczu. Może to być akcja polegająca na oddaniu w jego kierunku strzał z naszego uzbrojenia. Może to być tak zwane użycie jednego z modułów emisyjnych, modułów walki elektronicznej, modułów zakłócających mu możliwość lotu, bądź nawet użycie na naszej flocie tak zwanego command bursta, czyli obszarowego wzmocnienia niektórych statystyk naszych statków. Licznik ten będzie trwał minutę i zostanie zresetowany za każdym razem, kiedy taką ofensywną akcję podejmiemy. W momencie, kiedy deaktywują się wszystkie moduły, które tą akcję wyzwalają, licznik zacznie odliczać minutę aż do jego wygaśnięcia. Dlaczego Weapon Engage Timer jest taki ważny? Ponieważ przez minutę jego działania nie będziemy mogli wykonać skoku przy pomocy bramy międzysystemowej, jak również przez minutę nie będziemy w stanie zadokować na jakiejś stacji. Jest to bardzo ważny licznik, pamiętajcie o tym, bo on będzie do nas wracał przy niektórych z taktyk PvP, tak zwanych instadokach oraz tak zwanym crashowaniu bramy. Na razie nie będę się specjalnie zagłębiał w tą tematykę, po prostu pamiętajcie o tym, że coś takiego w którymś momencie możecie spotkać w grze i w przypadku, kiedy ten licznik będzie aktywny, będziecie mieli z tym problem. Licznik ten nie zostanie wyzwolony w momencie, kiedy to my będziemy celem ataku. Teraz opowiemy o kilku kolejnych flagach, tak zwanych właśnie suspektach oraz kryminalach. Jeśli chodzi o flagę suspect, no to tutaj takiego przykładu wam nie pokażę, bo w tej chwili w tym układzie słonecznym jest troszkę ryzykowne z powodu występowania gankerów. Natomiast tak zwana flaga suspect, która wygląda jak taka właśnie oto tutaj żółta czaszka, mówi nam o tym, że pilot, na którym ona się pojawiła, no to może być obcy pilot, może by to być nawet my, podjął się jakiejś operacji przeciwko innemu graczowi, która nie była bezpośrednim atakiem. Flaga ta może zostać wyzwolona na przykład w momencie, kiedy ktoś będzie chciał ukraść wasz kontener z towarem, bądź podniesie przedmioty z wraku statku, który wy żeście zestrzelili. Jednak nie jest to jedyna możliwość. Tutaj wariantów tego, w jaki sposób możemy się, bądź ktoś się może oflagować flagą suspect, bądź licznikiem suspect, jak to woli to nazywać, jest zdecydowanie więcej. Jeżeli jesteśmy pod wpływem flagi suspect, bądź ktoś jest pod wpływem flagi suspect, staje się on możliwym do ostrzelania celem. Czyli możemy otworzyć w jego kierunku ogień bezkarnie, nie narażając się na interwencję Concordu. Jednak w momencie, kiedy to zrobimy, pomiędzy nim a nami zostanie utworzony Limited Engagement Timer. Jakie będą mogły być konsekwencje oflagowania w taki sposób, pod koniec odcinka na pewno przytoczymy jakieś przykłady. Kolejną flagą, troszkę już bardziej niebezpieczną dla nas i dla właściwie kogokolwiek, który będzie ją posiadał, jest tak zwana flaga kryminał. Jest to flaga oświadcząca o tym, że jakiś gracz podjął się akcji ofensywnej przeciwko innemu graczowi. Jeżeli chodzi o highsec, flaga ta wystąpi w momencie, jeżeli ktoś kogoś zaatakuje, nie posiadając na nim jednocześnie praw, aby tego zrobić. Czyli nie będzie w stanie wojny ze swoim przeciwnikiem. Przeciwnik nie będzie miał na sobie flagi kryminal, bądź suspect, bądź tak zwanego kill rights.
bądź nie będzie się znajdował w tak zwanym low-seku i dul-seku. Jak widać tutaj na czacie pojawiają się tacy kryminaliści. Kolejnym wariantem, kiedy ktoś może zostać oflagowany w ten sposób, jest moment, kiedy jego security status spadnie poniżej minus 5. Wtedy staje się on od razu w tak zwanym high-seku, celem nie dość, że dla graczy, jak i dla policji. W momencie, kiedy ktoś będzie posiadał taką flagę i mówimy tutaj już wtedy o sytuacji, kiedy posiada security status poniżej 5, można do niej strzelać bezkarnie, bez najmniejszego problemu. Jednak pamiętajcie o tym, że utworzy to zwrotny limited engagement timer, będzie się ona mogła bez najmniejszego problemu przed nami bronić. W momencie, kiedy będziecie pod wpływem flagi kryminalisty w highseku, staniecie się natychmiast celem dla wszystkich pozostałych graczy, jak również będziecie celem dla sił policyjnych highseku, czyli Concordu. Kiedy zbliżycie się do wrót międzysystemowych bądź do stacji, zostanie do Was otwarty ogień z wieżyczek defensywnych i prawdopodobnie bardzo szybko zostaniecie odstrzeleni. W momencie, kiedy będziecie przemieszczali highsek pod wpływem tej flagi, będąc w swojej kapsule, wtedy oczywiście NPC-ki będą Was ignorowały, jednak wtedy w dalszym ciągu będziecie migotliwi dla innych graczy znajdujących się w okolicy i będą mogli oni do Waszych kapsuł bezkarnie strzelać. Kiedy będziemy znajdowali się w low-seku, czyli w systemach od 01 do 04, flaga kryminala zostaje nam nadana tylko i w momencie, kiedy dopuścimy się ataku na kapsułę naszego przeciwnika. Ale jakie to może mieć tak naprawdę jakieś praktyczne zastosowania? No tu zaczniemy do kogoś strzelać, ktoś się oflaguje, tam ktoś inny zacznie do niego strzelać, też się oflaguje, więc może zacznijmy od przykładu. W momencie, kiedy wykonamy atak na pilocie, który jest pod wpływem flagi tak zwanego suspecta, czyli będziemy mieli legalne prawo, żeby strzelać do niego w highseku w momencie, kiedy nie będziemy z nim w stanie wojny, bądź nie aktywujemy tak zwanego kill righta, wtedy utworzy się zwrotnie tak zwany limited engagement timer. Jeżeli ktoś zechciałby mu na przykład pomóc i zacząć go leczyć, wtedy zostanie on oflagowany przy pomocy suspect flag i również do niego wtedy będziemy mieli możliwość otwarcia ognia. Jednak w momencie, kiedy to zrobimy, również względem niego zostaniemy oflagowani przez limited engagement timer. Podobnie sytuacja będzie się miała w momencie, kiedy ktoś nam będzie chciał udzielić pomocy. Zostanie on wtedy oflagowany jako suspect i będzie go można zaatakować, co stworzy zwrotnie limited engagement timer, żeby mógł się bez najmniejszego problemu bronić. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli wykonacie jakąś operację na graczu objętym jedną z flag wspomnianych wcześniej, wtedy flagi zostaną tak jakby odziedziczone. Jeżeli posiadał on na sobie limited... Jeżeli posiadał on na sobie kapsulir Log of Timer, wtedy również my taki kapsulir Log of Timer otrzymamy, jednak będzie on posiadał dokładnie taką wartość, jaką posiadał ten liczyk w momencie, kiedy żeśmy przyłączyli się do zabawy. Jeżeli natomiast chodzi o flagę podejrzanego, wtedy będzie ona trwała już pełną wartość. W grze możecie spotkać się jeszcze z kilkoma innymi timerami, wyglądającymi podobnie jak do tych, o których już żeśmy opowiedzieli. Między innymi na przykład z timerem tak zwanych boosterów. Jest to małe, białe kółko z takim piorunkiem, które pokazuje Wam, że jesteście pod wpływem jakichś środków odurzających, które mają zwiększać Wam jakieś statystyki bądź coś innego robić. Po najechaniu na takie kółko jak najbardziej będziecie mieli wtedy informację, co tak naprawdę się z Wami dzieje. Kolejnymi czasomierzami, których długo, długo możecie nie zobaczyć na swojej ścieżce, są tak zwane Jump Fatigue Timer oraz tak zwany Jump Reactivation Timer. Są to zegary związane z podróżami na duże odległości, nie przy pomocy bram międzysystemowych, a tak zwanych Jump Drive'ów bądź tak zwanych Jump Bridge'ów.
Odpowiednio Jump Reactivation Timer będzie mówił nam o tym, ile czasu musi upłynąć, zanim będziemy mogli wykonać ponownie taki skok. Jump Fatigue Timer natomiast będzie to licznik, który powie nam o tym, że niedawno wykonaliśmy skok przy pomocy Jump Drive'u bądź Jump Bridge'a i będzie on pokazywał czas, jaki musimy poświęcić na odsapnięcie trochę. W momencie, kiedy licznik ten będzie bardzo wysoki, będzie rósł również licznik związany z Jump Reactivation Time i informacje na ten temat będziemy wtedy posiadali również w tooltipie dotyczącym Jump Fatigue Time'a. Im częściej i im dalej będziemy skakali, tym czas reaktywacji takiego skoku będzie się wydłużał. Istnieje jeszcze jeden licznik, o którym wypadałoby wspomnieć tutaj, ale nie będę się specjalnie w jego mechanikę zagłębiał. Jest tak zwany czas polaryzacji kadłuba. Występuje on w momencie, kiedy zbyt często przeskakujemy przez tą samą gardziel tunelu podprzestrzennego. W momencie, kiedy wykonamy bodajże dwa takie skoki w ten i z powrotem, wtedy na 5 minut zostanie na nas nałożony właśnie Hull Polarization, który uniemożliwi nam już kolejny skok i będziemy musieli odczekać, odsapnąć, aż się polaryzacja tego naszego kadłuba gdzieś tam rozwieje. Ale szerzej o tym opowiemy w odcinku poświęconym Wormhole. Ostatnim licznikiem natomiast, który bardzo będzie nam potrzebny i fajnie by było wiedzieć, że taki istnieje, jest tak zwany Log of Safety. Możemy uzyskać do niego dostęp przez wciśnięcie menu Escape i użyciu w opcji Log of Safety pod właściwie dowolną zakładką, bo nie jest to zakładka, jest to właściwość okna. W momencie, kiedy użyjemy tej opcji, naszym oczom ukaże się odliczanie do zera, licznik 30-sekundowy. Po 30 sekundach, jeżeli nikt do nas nie wystrzeli, bądź nie zostaniemy zaatakowani, bądź nie zostaniemy oflagowani żadną z powyższych z flag wcześniej wspomnianych, wtedy po prostu po 30 sekundach znikniemy z przestrzeni, nawet bez żadnego odwarpowywania się. Ograniczenie jest tego systemu natomiast takie, że nie możemy być na stacji, żeby wykonać tą opcję, jak również nie możemy być członkiem żadnej floty. Opcja znajdująca się zaraz obok Log of Safety, tak zwane Log of, jest to ta opcja, o której mówię, że po prostu wciskamy ten guzik, nasz klient się zamyka, nasz statek się odwarpowywuje i zniknie w momencie, kiedy doleci na miejsce docelowe gdzieś w przestrzeni międzyplanetarnej, a jeżeli będziemy posiadali licznik Log of Timer, nieważne czy RPC-kowy, czy w PVP, wtedy nasz statek gdzieś tam pozostanie do momentu, kiedy ten licznik wygaśnie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących dotyczącego liczników i różnych czasomierzy i flag, które możemy uzyskać, zyskać i się oflagować i tak dalej. Ja wiem, że to nie są wszystkie flagi znajdujące się w grze, bo mamy jeszcze opóźnienie związane z wystawianiem przedmiotów na markecie, z dołączaniem do korporacji w momencie, kiedy chcemy uzyskać bądź zrzucić jakieś role, które nam zostają nadane w momencie, kiedy będziemy oficerem, jak również jest tak zwany charakter recycle timer, gdzie w momencie, kiedy z naszego konta będziemy chcieli usunąć jakąś postać, również musimy odczekać kilka, bodajże 10 godzin, aby móc ją definitywnie skasować. Jest to taka mechanika na wypadek, jakby ktoś chciał po włamaniu się na nasze konto po prostu skasować nam wszystkie postacie, wtedy jest szansa, że w ciągu 10 godzin, jak odzyskamy dostęp do konta, będziemy mogli te postacie wszystkie uratować. Ale to są takie szczegóły, jeżeli jeszcze znacie jakieś fajne liczniki, o których warto by wspomnieć, no to jak najbardziej zostawcie informacje w komentarzach. Być może poświęcimy im następny odcinek. A tymczasem w tym to już będzie wszystko i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Jednak tematem samych... Pewnym wyjątkiem od reguły... Dlatego dobrym obyczajem jest w pierwszej kolejności zarzucić na nasz cer, na nasz... Jest nijaki stateczek... Głupi delay po Diklouku, o maskowaniach będzie osobny odcinek kiedyś. Ship equipment. Ship... Ponownie, gdyby...
Podobnie, jeśli będziecie chcieli się zapisać. Gracze otrzymują je od frakcji w nagrodę za punkty lolajdościowe. Więc możecie się spodziewać, że polecam wam obejrzeć odcinki. Cześć, witajcie tutaj. Nie ukrywajmy, że fakt otrzymywania obrażeń przez moduły, które nawet nie posiadają opcji overloada. Cześć, witajcie w parcie na szkło. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online. Również w możliwość. Natomiast od tego, jeżeli jesteście nowymi graczami Viva i zastanawiacie się, w związku z ustawieniem. Ostatnią grupą, ale powiedzmy sobie szczerze, tak średnio, powiedzmy sobie, że jeśli natomiast chodzi o atrybut, to jest moduł warty 20 milionów dolarów.